Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej poświęconej dorobkowi pana ministra Cezarego Grabarczyka. W słowie wstępnym chciałbym odnieść się do tego, co się działo za czasów rządu Donalda Tuska i ministra Grabarczyka i do tego, co się działo za czasów rządów Jarosława Kaczyńskiego. A mianowicie PiS w sposób cyniczny w naszym przekonaniu wykorzystuje każdą nadarzającą się okazję do tego, aby atakować ministra Grabarczyka. Stąd ten kolejny nieracjonalny wniosek pod koniec kadencji. A pragnę przypomnieć, że sytuacja choćby na kolei za czasów rządu Jarosława Kaczyńskiego dramatyczną, wielokrotne strajki, co zresztą Państwo mogą zobaczyć. Dla przykładu od 2005 roku tych strajków było naprawdę dużo na kolei. Jakoś panowie z PiS-u obecnie w żaden sposób się do tego nie odnoszą. A jeśli porównać dorobek ministra Grabarczyka i sytuację, która panuje obecnie, w porównaniu z dorobkiem poprzedników, a przede wszystkim z nastrojami społecznymi, które wówczas tam panowały, no to jednoznacznie widać cynizm i hipokryzję w wykorzystywaniu tego typu sytuacji do celów absolutnie politycznych. Tym bardziej ten wniosek, który dzisiaj będzie debatowany, wniosek Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie ministra Grabarczyka, nie mam najmniejszych złudzeń, jest tylko i wyłącznie hucpą polityczną, która z rzetelną debatą na temat infrastruktury nie ma nic wspólnego. Gdyby PiS chciał debatować, nie dezerterowaliby uporczywie z debat z Platformą Obywatelską, podjęliby merytoryczną i rzeczową dyskusję, czego nie robią, ale no, tak na swój sposób trudno się im dziwić, bowiem nie mają kadry, nie mają ludzi, którzy w sposób merytoryczny byliby w stanie skonfrontować się z rzeczywistym dorobkiem pana ministra Grabarczyka i z tym, co w ciągu tych lat udało się zrobić. Ale w szczegółach proszę pana przewodniczącego Żmijana o przedstawienie dorobku Cezarego Grabarczyka. Dokonania resortu infrastruktury kierowanego przez ministra Cezarego Grabarczyka bronią się same. W swojej kadencji minister Cezary Grabarczyk podpisał umów na 1914 km autostrad, dróg ekspresowych i oczywiście budów i przebudów pozostałych dróg krajowych. Z tego 781 km autostrad i 1133 tych właśnie pozostałych. Rzecz jasna, że w tej puli część było przygotowywanych przez poprzedników, ale dzisiaj aktualnie w budowie mamy 1440 km dróg krajowych i autostrad, z tego 781 km autostrad, ponad 608 dróg ekspresowych, 93 km obwodnic i kilkadziesiąt kilometrów przebudowy pozostałych dróg krajowych. Gdyby porównać osiągnięcia kadencji tej, w której kierował resortem minister Cezary Grabarczyk, a także poprzednicy, czyli rząd Jarosława Kaczyńskiego i rząd SLD i PSL-u, to jeżeli chodzi o autostrady, to także oddane do użytku, to sukces jest po stronie ministra Cezarego Grabarczyka, bo w tym czasie oddanych zostało do użytku 220 km autostrad, poprzednicy adekwatnie 198 km i 105 km. Proszę Państwa, żeby tak naprawdę odzwierciedlić pracę resortu infrastruktury kierowanego przez ministra Grabarczyka, to warto przypomnieć całą historię budowy autostrad w Polsce. Otóż zaczęło to się od ministra Morawskiego i Marka Pola. Proszę zauważyć, w tym rankingu pan minister Jerzy Polaczek 107 km, pan minister Eugeniusz Morawski 125, pan minister Marek Pol 131,
Pan minister Bogusław Liberacki 213, pan minister Krzysztof Opawski 271 i pan minister Cezary Grabarczyk 781. Przygotowania oczywiście i realizacji tych autostrad. Nie mam wątpliwości, że historia odda sprawiedliwość ministrowi Cezaremu Grabarczykowi, że to był ten minister, który pokonał barierę niemocy, jeżeli chodzi o budowę autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Szanowni Państwo, a podobnie jeżeli chodzi o temat, który był jak gdyby bezpośrednim powodem złożenia wniosku o wotum nieufności dla ministra Cezarego Grabarczyka, czyli sprawa związana ze strajkiem na kolei. Mówił o tym już wcześniej mój poprzednik. Jest to jedyny strajk w tej kadencji parlamentu i w okresie sprawowania urzędu przez ministra Cezarego Grabarczyka na kolei. Strajk związany z przyszłością spółki przewozy regionalne, która nie jest w jurysdykcji ministra infrastruktury. Pracowaliśmy prawie 2 lata nad tym. Ta spółka jest spółką samorządową, nie spółką wchodzącą w skład grupy PKP SA. I podobnie, jeżeli chodzi o inwestycje kolejowe, również tak Państwo tu macie przedstawione na planszy. W okresie sprawowania rządów przez resorcie infrastruktury przez pana ministra Cezarego Grabarczyka podpisano umów na modernizację prawie 2550 km linii kolejowych. Obecnie modernizowanych jest 1730 km linii kolejowych. Do użytku oddano już 1450 km linii zmodernizowanych. Natomiast jeżeli chodzi o długość zmodernizowanych linii kolejowych w poszczególnych latach, czyli w okresie sprawowania władzy przez rząd SLD, było to 751 km. W okresie sprawowania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość 873 km. Natomiast w ostatnim okresie 1450 km. Te liczby świadczą o dokonaniach rządu Donalda Tuska i również pracy ministra Cezarego Grabarczyka. I ważna kwestia, która często jest poruszana w dyskusjach, pytaniach dziennikarzy i też w stwierdzeniach użytkowników polskich pociągów, czyli dworce kolejowe. Po raz pierwszy powstał program modernizacji dworców kolejowych. W tej chwili jest podpisanych 70 umów na modernizację tych dworców kolejowych. To jest z budżetu, po raz pierwszy z budżetu od wielu, wielu lat. To jest ponad 350 milionów złotych. Dla przykładu w okresie rządów SLD zmodernizowano 21 dworców. W latach 2005-2007 25 dworców. To pokazuje tą różnicę, dysproporcje i te wszystkie inwestycje autostradowe, inwestycje drogowe, moglibyśmy tu mówić również o inwestycjach związanych z informatyzacją, z telekomunikacją, z tym, co również działo się, jeżeli chodzi o Pocztę Polską. One były możliwe poprzez pracę nad wieloma projektami ustaw, które przedkładał resort ministra Cezarego Grabarczyka, czy to zmieniona ustawa specdrogowa, speclotniskowa, kolejowa i przy zachowaniu również tego, co było takim hamulcem w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości, czyli wreszcie ten resort i ten rząd potrafi porozumieć się z Komisją Europejską co do ustaw środowiskowych, bo tylko budowa dróg, linii kolejowych w Polsce była możliwa ze środków europejskich przy zaakceptowaniu oczywiście w interesie naszego państwa oczekiwań, jeżeli chodzi o ustawy środowiskowe. I to były takie szczególne osiągnięcia tego resortu, czy też zmiany w prawie o zamówieniach publicznych. Przypomnę słynną sprawę, która była za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, czyli odrzucenie jakichkolwiek umów, które powodowałyby realizację inwestycji liniowych, kolejowych, drogowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. My tą kwestię zmieniliśmy, takich umów jest wiele, nawet już powstają takie umowy poprzez działalność samorządów różnych szczebli. Przyszłość dalszych inwestycji to również ustawy koncesyjne, to właśnie dają te ustawy koncesyjne czy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Szanowni Państwo, z tej prezentacji, którą koledzy przedstawili, widać jednoznacznie, że w przeciwieństwie do polityków PiS-u liczby nie kłamią i apelujemy, żeby podejmować działania realne i realną dyskusję na temat infrastruktury, zarówno tego, co się udało zrobić, jak i perspektyw, a nie podejmować działania polityczne, których notabene PiS z jednej strony nie potrafi, z drugiej strony nie chce nawet argumentować, bowiem argumentów brak.